Witam wszystkich serdecznie. Proszę popatrzeć, jakieś dowalone towaru na fasoli. Tu też poszerzone są plastry. Elegancko dobite. Tutaj mają tylko jeden korpus, ale zaraz im dostawię drugi. Pewnie jeszcze miodu dużo jest w korpusie gniazdowym. Tutaj wszystko jest zawalone. Wszystko jest zawalone. Ciekawe, czy ja to podniosę. Chyba przykleiły. O. Proszę popatrzeć, jak tam jest poszerzone. A już nie dam rady utrzymać. Zaraz ściągnę to. Zobaczymy, co jest w gnieździe. No tutaj mamy gniazdo. Tu jeszcze jakiś pasek został. Zapomniałem wyciągnąć. No tutaj będzie ciężko ramkę wyciągnąć pewnie. O kurwa. Powiem wam, ta ramka to waży tyle. Ja pierdzielę. Cała zawalona, aż ciężko ją wyciągnąć. Trzeba będzie tutaj jakoś dodać ten jeszcze jeden korpus z węzłem. Niech sobie przyniosą to wszystko na górę. Lecimy dalej, zobaczymy, co to one tu mają. Trochę pod dymie. Ta już ramka lżejsza, jest czerw, ale wszystko jest pozalewane. O, proszę bardzo, co ciasno im się zrobiło. Już widzę jakieś mateczniki, kurde, w lipcu. Ciekawa sprawa. To ładnie. Matka widocznie nie ma gdzie czerwić, bo jest ograniczona i myślą o gudurnotach pszczoły. Mogłaby być to cicha wymiana, chciałbym w to wierzyć. Ale wszystko jest zalane miodem. Matka jest ograniczona w czerwieniu. Trzeba im te ramki zabrać. Jakoś przenieść i wstawić jeszcze węzeł w środek tutaj. Tak, żeby ta matka miała co robić. Ale to może być ciężko wyciągnąć to. No, to mateczniki rojowe, ewidentnie. Trzeba będzie poszukać matki. No, powracam tutaj. Co ja zrobiłem z tą rodziną? Znalazłem matkę, przyłożyłem ją do klateczki. Proszę tu popatrzeć. Jest matka. Stara czerwiąca. Mam ją teraz tutaj. Całą rodzinę, cały czerw z tymi matecznikami wszystkie przeniosłem tutaj. Razem z tym miodem, z tym wszystkim, nie? Tutaj mają te mateczniki, które mi się wygryzą. Mam nadzieję, że żadna z młodych matek nie poleci. Mógłbym zostawić jeden matecznik, ale to w sumie trochę ryzykowne. W razie jakby nie wyszedł któryś. Zrywanie mateczników też lepiej nie. Niech mają ten już rojowy. Także wstawiłem tutaj samą węzę plus jedną ramkę z odkrytym czerwiem. Dodatkowo dostały taki mój nowy wynalazek, którym jest taka krata drewniana, nasączona kwasem szczawiowym. One tutaj już nie będzie wirowany raczej z nich miód, a jak coś to będą miały dla siebie, chociaż ten kwas szczawiowy to raczej jest mało wyczuwalny. Jakby nie patrzeć, mają tutaj kratę nasączoną właśnie tym kwasem,
szczawiowym z glicyryną, tak jak robi się to z paskami, ale ja zrobiłem katę ze względu na to, że paski mają taką wadę, że sami wiecie, że te pszczoły nie mogą dojść później blisko tego czerwiu. Pod tym paskiem, że tak powiem, jest problem, tam czerw zamiera, a taka krata według mnie jest idealna, ponieważ tutaj pszczoła, jak się będzie przyciskać przez tą kratę, to będzie od razu jakby nanosić na siebie ten kwas szczawiowy i przyciskając się właśnie jest to moim zdaniem dużo lepsza skuteczność. Tylko to taki eksperyment mój na razie, nie? Można zrobić te odstępy dużo większe, bo teraz jest tak, że matka przez to nie przejdzie i przez to możemy sobie podzielić jakby rodnie, żeby matkę trochę ograniczyć w czerwieniu na pół na przykład, a możemy wstawić dwie takie kraty i wtedy się podzieli na trzy. Ale to na razie taki mój eksperyment. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także tutaj dostaną węzę, oczyszczą się dwa razy i będą gotowe do zimy. Ja tutaj wstawię starą matkę. Później będzie można ją podmienić najwyżej. Już przed samą zimowlą mam dużo matek młodych w ulikach, także jeżeli do zimowli, żeby poszły z młodą matką, już także będzie, wydaje mi się, spoko. Anomalie pszczelarskie, odcinek pierwszy. Chciałem tu wam zaprezentować te 20 pszczół, które żyją tu już od ponad miesiąca. Bo przerzuciłem tutaj jakiś taki ulik weselny, bo przerzuciłem większość do innego ula. Po prostu połączyłem, a te pszczoły jakoś zostały. I one tutaj od miesiąca nie mają nic do jedzenia, a żyją. Tutaj gdzieś trzy pszczoły chodzi na tych ramkach. Tam gdzieś parę pszczół chodzi. I one tu nie mają nic. Nie mają matki, nie huczą. No nie mają tylko ty siebie tak naprawdę. I zastanawiam się, jak one długo tutaj przetrwały. Przecież wydawałoby się, że nie mają żadnego jedzenia, nie? A one po prostu na bieżąco jakoś chyba przynoszą tyle, ile im trzeba, nie? I no zastanawiam się, jak to jest możliwe, że te pszczoły sobie tak żyją tutaj. Teraz im otworzyłem, to zaczęły tak jakby huczeć troszkę. No tam chodzą. No ale jak widzicie, nie mają tutaj nic więcej. Taka ciekawostka pszczelarska, one mi nigdy jeszcze nie przestaną zaskakiwać chyba, te pszczoły. No nie zmyślam, tak mówię, tak jak jest, nie? Od chyba ponad miesiąca tutaj te pszczoły już są. Także jak miał kiedyś ktoś taką podobną sytuację, to proszę dać znać. A tu teraz możemy zajrzymy do takich ulików weselnych, gdzie trzymam matki. Tutaj mam co ja mam? Elgona mam. Jest to Elgon zakupiony od... No właśnie jest tu Elgon, coś przerwało. Elgon od Pawluka. Matki od Pawluka są bakwastami przeważnie. Ale ma chyba też jakieś krainki, ale tutaj mam Elgony. Akurat zakupiłem 3 sztuki. No i tutaj zobaczymy, jak ona się ta unasieniła. Ta pszczoła, co tutaj jest, to ona jest, nie jest jeszcze po Elgonie. Jest to pszczoła kraińska. Zobaczymy, jak one tutaj sobie prosperują. No widać, wygryzło się trochę pszczoły. To jest Tyrol. Pszczoły po matce Tyrol. Matka została przeniesiona. No, mają jakiś pokarm, ale da mi... O, tutaj jest matka. No te matki są nieznakowane. Przychodzą, te były nieunasienione, ona się unasieniła tutaj u mnie. No czerw jest taki, no tutaj akurat nie jest super zwarty, ale taka ramka była. A poza tym jeszcze nie była dobrze odbudowana, ale to nie jest żaden garbaty czerw trutowy. To... Teraz zobaczymy dalej, tam pewnie będzie lepiej zaczerwione. One tutaj dostaną ciasto teraz, żeby się zaczęły mocniej rozwijać.
No proszę bardzo, to jest już czerw po tej właśnie, po tym Elgonie. No ładnie jest zaczerwione, równiutko. Zaraz wam pokażę dalszą rąkę. Dostaną ciasto, jeszcze bardziej pójdą w rozwój. Bo tutaj może bym właśnie, spróbuję je zazimować, ale może być ciężko, bo już mamy w sumie połowę lipca. A ich jest mało dość. No jest trochę czerwiu. Proszę popatrzeć, jest ślicznie zaczerwione. O, tutaj mają jakiś pyłek tam między czerwiem też. I ostatnia ramka. No ta ramka jest dość lekka. Może być zaczerwiona. A jest tutaj jakiś pyłek, jest pyłek trochę miodu. No i tutaj też troszkę miodku na górze. Także one tutaj dostaną ciasto, tak żeby im nie brakowało jedzenia. One tutaj co prawda coś mają trochę, ale zawsze to ciasto będzie je tak pobudzało do rozwoju na górze. Mam jakiś tu BKV bodajże. Tu ramkę im dam tu, żeby mogły sobie coś tutaj działać. I także pauza. Mam tutaj ciasto z witaminami, sacharoza, glukoza, fruktoza, łącznie 92%, woda 6,5%. I tutaj mamy wapno, sód i tam potas, tak jak widzicie. Przekroiłem takie o, tutaj ciasto i dostaną. No i ciasto już jest położone, także zakrywam i idziemy dalej do kolejnych ulików weselnych. Tutaj jest puste miejsce, bo miałem pszczoły rabusie. To były takie pszczoły, które mi wieczorami cały czas rabowały inne rodziny. I to był odkład, a tak rabowały, że no nie zdawałem sobie sprawy, że odkład może tak rabować inne odkłady. To było aż dziwne. Więc wywiozłem je od razu, żeby mieć spokój. Tutaj mamy też Elgon. To jest, ale ta matka jest zupełnie dużo większa. Dużo większa. One tutaj dostały cały pełny korpus dedanta pod spód. Zobaczymy, co one tu działają. Jakiś czas już nie zaglądałem do nich. Proszę popatrzeć, jak tu jest pozaczerwiane wszędzie. Jest zabite równo czerwiem, który do dołu, jedna druga dedanta. Proszę popatrzeć, pszczół jest mało, bo jeszcze się pszczoła nie zaczęła wygryzać, młoda. Wszystkie są na dole, zeszły na dół, ale czerwiu jest pięknie poczerwione. Proszę popatrzeć, jak ta matka czerwi. To z obu stron. Zaraz zobaczę, co na dole jest. No tu jesteśmy na dole, one tu dostały ramki po prostu tak, żeby miały jedzenie, pyłek, pierzgę i takie rzeczy. No tutaj ramka z jedzeniem. No tu nie obsiadują tego, ale mają co jeść przynajmniej. To takie puste rameczki dostały na zachętę. Zobaczymy, co one tutaj dalej. To tutaj już jakaś pszczoła jest. Tamta czerw jak się wygryzie, to będzie ich dużo. I się zrobi. Chwilowo jest właśnie mało muchy, potocznie mówiąc. A na dole jest, a tutaj jest ta matka. Proszę popatrzeć, ona jest taka dość duża. Tu jest wszystko pozaczerwiane. Wszystko jest zaczerwione. Jakaś tygrysica taka. Jest pięknie zaczerwione. I tam kolejna ramka, zobaczymy, co tam jest. A tu jest wszystko pierzga. Dałem im całą ramkę z pierzgu, żeby miały po prostu
miały czym karmić czerw, nie? Czyli cała rama pierzgi. Ale proszę popatrzeć, jak te pszczoły mądrze to wszystko robią, bo na górze jest czerw zasklepiony, więc tam pszczół nie ma, no bo po co? Bo w sumie przecież nie trzeba karmić, a cała pszczoła jest na dole, tam gdzie jest odkryty czerw, nie? Także one wiedzą, co robią. Zaraz przejdziemy dalej. No tutaj mamy też odkładzik. Jest. No tutaj mamy kolejny odkład. To jest pszczoła Tyrol od Jacka Jaronia. Coś mi tutaj kamera rwie. Nie wiem, co się dzieje. Jakiś porwany ten film będzie. Zobaczymy, co ja, tu pszczoła na zewnątrz siedzi. Nudzą się po prostu. A tutaj chyba dalej nie ma co zaglądać. Trzeba by je podkarmiać po prostu jeszcze rozwojowo i tyle w temacie. Myślę, że te będzie można spokojnie zazimować, jak one tutaj dojdą do siły. No ale trzeba je tutaj karmić. Tu mamy. Co my tu mamy? Mamy Tyrol 2 2021, czyli to jest już córka po tej, po mojej jednej z najlepszych matek, jakie w tym roku mi się udało ogarnąć. I zobaczymy, co one tutaj właśnie działają. Tu mają taki jedno półramkowy, no jedna druga dadant korpus. Zobaczymy, co one tu działają. Jakiś czas już do nich nie zaglądałem. Jak na razie nie używam dymu, ale mogą mi pokąsać. O. O, tutaj mają miód. Chyba syropek, ten co im dawałem w sumie. Lekko pod dymie. Dla bezpieczeństwa. No tu jest wszystko pozaczerwiane. No i tutaj też. No, budują swój plaster, bo węza była za krótka. Ładnie poczerwione. Ładnie jest poczerwione, tutaj tak samo. No jak ta matka będzie taka podobna jak i mama, no to będzie fajnie. Proszę popatrzeć. Ślicznie poczerwione. No z tych pszczół coś będzie, widzę. Ona się nie ma tutaj już u mnie. Same sobie wychowały tą matkę. No proszę popatrzeć, no ładnie jest zaczerwiony. Lekko podkarmiać i wszystko będzie w porządku. No tutaj ostatnia ramka to z pokarmem, tutaj już nic nie ma. Także zsuwamy i idziemy dalej. Tutaj mamy... Co tu mamy? Tyrol. Siedzą na dworze, gorąco im. Zobaczymy, co tam u nich. A tutaj dostają jedzenie. O, jakiś ślimak im wszedł. O, jest troszkę pszczoły się zrobiło. Pod dymie lekko. Tutaj była węza wstawiona. No, budują węzę jeszcze. Bo daje im jeść, nie? No to ten ślimak. No ładna pszczoła, widzę. Też.
Też wszystko w porządku, bo zaczerwiane. O, ciężka rameczka. Także te wszystkie tutaj odkłady będą... O, jest tam matka. Te odkłady pójdą na zasilenie rodzin produkcyjnych i tam powymieniam sobie przez to matki. To jest bezpieczniejszy sposób wymiany niż takie poddawanie w klateczce oczywiście, nie? Tak stawiam na górę przez... A tu gdzieś była matka wcześniej, a już jej nie widzę. Stawiam na górę korpus po prostu z takimi półnadstawkowy na rodzinę produkcyjną przez jakiś tam, wiadomo, papier czy coś tam i jest w porządku, nie? Jest matka. No ładna mateczka. Next. Tu mamy też Elgona 2021. Też dostają jedzenie na rozwój. Tutaj po prostu taki pojemniczek 200 ml keramzyt i fajnie się karmi w ten sposób na rozwój. Tu im trawa wrasta, widzę. Tu jeszcze chyba nie ma pszczół po tej matce. Po Elgonie jeszcze nie ma, tylko jest jakaś inna. Tu jakieś tam jedzonko. No, ślicznie poczerwione. Tu też. W tym roku ogólnie dobre unasienianie miałem. Większość matek się unasieniła. Gorzej było z przyjęciami już matek unasienionych. Pszczoły chciały je wymieniać. Nie wiem czemu tak się stało, ale jakoś coś konflikt genetyczny chyba jakiś. Tutaj jest też pozaczerwiane. No to ten czerw jak się wygryzie, to one trochę się wzmocnią. No jest wszystko w porządku. Te mają trochę mało jedzenia, w sumie będzie można i tu podkarmić. No na ostatniej ramce też jest czerwiec.